Momencik. Czy ktoś, jakaś dobra dusza kiwnie głową albo powie, że widać? Widać. No, dziękuję. Dobrze. To w szybkim tempie. Część tych rzeczy powiem wieczorem, rozszerzona jako wstęp do szkolenia, przed tym jak nasz kolega inny Maciej z kolei będzie nas szkolił z edytowania Wikipedii, to najpierw powiem trochę parę słów, więc tutaj szybko przejdziemy te slajdy. Przede wszystkim tak na wstępie, bo ja w ogóle się nie przedstawiłam na początku, ale pracuję w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska od roku. I od razu pytanie zawsze, gdzie ty pracujesz? Czy ty pracujesz w Wikipedii? Otóż jest. Jesteśmy stowarzyszeniem, które wspiera projekty wikipediowe, społeczność. Jesteśmy takim łącznikiem między Fundacją Wikimedia Foundation i różnymi takimi grantowymi sprawami na przykład. I szczegóły tam będą w linkach, które prześlemy. Zachęcam też do pytań. Dlaczego w ogóle się warto zainteresować Wikipedią? Tutaj jest trochę takich wyboldowanych, różnych, strasznie dużych liczb i to jest prawda i na pewno też Państwo wszyscy wiecie, że na co dzień korzystacie z pierwszych wyszukiwań, często wikipediowych i Wasi uczniowie przede wszystkim też. Dlatego warto wiedzieć, jak to się tworzą te treści, co można z nimi robić. Często posługujemy się, możemy też tutaj, być może mój kolega potem będzie też to mówił, projekty siostrzane. To jest taka nazwa, która jest trochę niszowa, jest taka w naszym środowisku, warto ją znać. Tu chodzi o to też, że jest nie tylko Wikipedia, tylko są też inne rzeczy, z których korzystamy nawet nie wiedząc, bo przeglądając hasła z Wikipedii z obrazkami, widzimy tam obrazki, a one są z Wikimedia Commons. I tego różne, tego typu przykłady, możemy o tym nie wiedzieć, kiedy korzystamy, czym to jest. Czyli że na przykład Wikisłownik, który wiem, że jest używany w szkołach, on jest właśnie projektem siostrzanym Wikipedii. Ma swoje własne zasady, swoją społeczność, jakby urodził się później. Nasza Wikipedia Polska ma 19 lat już. Wiki źródła, wiki dane, właśnie za chwilę będzie o tym mowa. I teraz, co się jeszcze w ogóle dzieje wśród tej całej społeczności? Bo o tym chcę powiedzieć, że wiki edukacja opiera się na tych wszystkich pomysłach i rzeczach, które wytwarza za darmo społeczność z całego świata dla wolnej wiedzy. I tutaj wymienione różne konkursy, Wiki Science Competition, Wiki lubi zabytki, mnóstwo inicjatyw, które się dzieją dosłownie nawet teraz. Dzisiaj się cieszymy, bo jest już, mamy 4000 coś mam zrobić, full screen, ale nie wiem, czy tak się. Tak, może teraz lepiej. Dzisiaj się cieszymy, właśnie zachęcam na nasz wejście na profil Wikipedia Polska, Polska Wikipedia na Facebooku, bo się cieszymy. Jest 4000 artykułów wyróżnionych i to znaczy, że są artykuły, które są bardzo dobrze już sprawdzone z różnych dziedzin wiedzy. Tego typu akcje są podejmowane na całym świecie bez przerwy w 300 wersjach językowych Wikipedii. Szczególne są też akcje takie intensyfikowane pod kątem uzupełniania biogramów kobiecych i w ogóle informacji o kobietach, bo jest tego cały czas za mało i jest bardzo duża dysproporcja, która sprawia, że jakby ta wiedza nie jest jeszcze pełna, tak? To nie jest jeszcze kompendium pełnej wiedzy, tak jak się lubimy reklamować, że Wikipedia suma ludzkiej wiedzy. Także do takich wiem, że tutaj są na sali też osoby, które będą się włączały w te akcje. A propos tych konkursów, które wspomniałam, z czego możecie Państwo korzystać, i to jest wszystko na wolnych licencjach, jest mnóstwo fotografii w Wikimedia Commons, 64 miliony obecnie multimediów, różnego rodzaju wykresów, map, fotografii. Tu pokazuję dwa zdjęcia, które są polskich autorów, które wygrały międzynarodowe edycje Wiki lubi zabytki i Wiki Science Competition. Także nasi fotografowie, nasi autorzy są bardzo doceniani w tych konkursach. Jest cała rzesza projektów tak zwanych Glam Wiki od Galleries, Libraries, Archives, Museums. Według mnie to jest niezgłębione źródło wiedzy, znaczy zasobów dla nauczycieli na zajęciach. Kiedy pokazuję to na spotkaniach w szkołach, to
po prostu nauczycielki i nauczyciele się potem zbierają i to można bez końca przeglądać. Tu chodzi o to, że tutaj widzicie Państwo listę tylko części instytucji, które z nami współpracują, a które zdecydowały się po digitalizacji przekazać te zasoby bardzo znanych rzeczy, często i cennych archiwaliów i reprodukcji, do zasobów właśnie wolnych, do Wikimedia Commons, a my możemy z tego korzystać, ilustrując hasła Wikipedii, ale też używając w gazetkach szkolnych, na zajęciach, do wszystkiego, co Państwo sobie wymyślicie. Są to dobrej jakości, wysokiej jakości rzeczy. Ja to wszystko, co prześlemy, to Państwo będziecie mogli z tego skorzystać. Tu jest taki przykład, będziemy też losować wśród uczestników, bo prelegenci dostali taki zestaw, taki wybór kilku właśnie reprodukcji na naklejkach, ale to jest przykład tego, co można znaleźć w tych zasobach, z czego możecie Państwo korzystać. To nie są, to są też nagrania audio, to są też wykłady, PDF-y z różnych prezentacji z różnych dziedzin oraz właśnie tego typu piękne fotografie. Obecnie podpisaliśmy na przykład współpracę z Zamkiem na Wawelu, co nas bardzo cieszę, to na to wikipedyści czekali od początku. Są też takie współprace międzynarodowe, tu na przykład mieliśmy z Wikimedia Esti, współpracę z Uniwersytetem w Tartu. Później możecie Państwo obejrzeć, powstała taka interaktywna, czyli taka wystawa składająca się z 10 artykułów, które przybliżają historyczne, kulturowe relacje między Polską a Estonią. To była duża praca, a właściwie wynikła z takiej inicjatywy właśnie oddolnej studentów w Estonii. I teraz szybko mówię, bo chcę Państwu dać czas na obiad, żeby potem było miłe wspomnienie z tej konferencji. Ale więc przechodzę już do edukacji, do tego, co się dzieje. Jakby co z tym wszystkim, co opowiedziałam w przyspieszonym tempie, co z tym wszystkim robią nauczyciele i edukatorzy na świecie. Tutaj widzicie Państwo takie logo Wikimedia Education, to jest, no powiedzmy, to jest jakby poddział, taki ruch Wikimedia Foundation, który głównej fundacji zajmującej się i prawnymi rzeczami, i technicznymi wszystkich Wikipedii też. Natomiast w tym się mieści też tak zwany ruch afiliantów od edukacji. I to niekoniecznie, ja akurat kieruję działem edukacji w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska, ale dużo wcześniej byłam już wikipedystką i się interesowałam akurat wtedy ruchem GLAM, bardziej GLAM Wiki. Natomiast jest właśnie dużo ruchów afilianckich i grup wikipedystów czy edukatorów, którzy zajmują się wiki edukacją na świecie, mają swoje spotkania, zebrania, wymianę doświadczeń i w tym się staramy my też działać. Tutaj widać takie przykładowe, oczywiście zawsze widzimy ludzi z komputerami, ale też z książkami, ale teraz co się za tym kryje? Za tym się kryją właśnie, tak jak tam pokazywał Michał, dzieci skaczące w salach, to tu jest podobnie, bo pojawiają się problemy typu na przykład COVID, albo pojawia się chęć zrobienia wystawy z pięknych zdjęć, albo pojawia się pytanie, że kocham Estonię i co by tutaj zrobić, żeby o niej opowiedzieć w kilku językach. I najpierw jest zawsze research, bo prawdziwy wikipedysta robi research źródeł, zasobów, ludzi i tak dalej. I właśnie ten ruch education, ten ruch wiki edukacji na świecie jest, dla mnie jest tak inspirujący. Ja nie zdążam czytać tych wszystkich raportów, co się dzieje na całym świecie, bo to faktycznie ogarnia cały świat. Tutaj można mówić te hasła, co tutaj padały dzisiaj już, podnoszenie kompetencji kluczowych, wymiana wiedzy i tak dalej, ale my dobrze tutaj jako edukatorzy czy nauczyciele wiemy, co się za tym kryje i tego się nie da zrobić bez zaangażowania i bez ludzi. Dlatego chciałam zachęcić do włączania się do tego i pokazać, że wiki edukacja opiera się faktycznie na wolontariuszach. Tak jak i Wikipedia, którą Państwo czytacie i którą się staramy ciągle ulepszać i zapraszam do tego też, to jest po prostu społeczny wysiłek, najdłużej trwający projekt społeczny w historii. I tutaj ci ludzie od edukacji robią to samo. Po prostu kierują ten wysiłek jeszcze bardziej w stronę szkół, w stronę konkretnych grup. Tutaj zawiesiłam się na tym slajdzie, bo chciałam pokazać, że tak jak była reakcja tej hybrydowej szkoły, czy innych Państwa rzeczy w czasie lockdownu. Tutaj Wikimedia Education połączyła się z
między innymi z UNESCO, w takim dużym ruchu odpowiedzi na sytuację zamknięcia szkół. Mieliśmy całe tutaj takie rozmowy i wyliczenia, zresztą Państwo wiecie, ile szkół się zamknęło, ile dzieci zostało bez dostępu do wiedzy nawet w Polsce z różnych powodów. Nie mogło się łączyć na lekcjach. Więc tutaj jakby to objęło cały plan, cały świat. I powstawały na przykład, tu Państwu potem wyślę, powstawały scenariusze lekcji do pobierania, udostępniane na Twitterze dla rodziców i edukatorów, dla młodzieży, która nie mogła być w szkole. Powstawały też teraz ostatnio, na przykład, to jest najnowsza rzecz, Światowa Organizacja Zdrowia weszła w porozumienie z Wikimedia Commons i z edukacją. No, z Wikimedia Commons i załadowała tutaj, te linki potem też Państwu udostępnię, są załadowane infografiki walczące z dezinformacją o pandemii, które są do użytku. Możecie Państwo je drukować, używać, tłumaczyć i tak dalej. Jest to cała seria grafik. I teraz do kogo to są projekty edukacyjne kierowane? Już się boję tu uruchamiać filmy, nie wiem jak działają, ale może chociaż spróbuję zaraz. Teraz przejdę przez kilka, nie skończę na czas, przez kilka takich przykładów ze świata, tego jest całe mnóstwo, bo są też do różnych osób kierowane. Tutaj wyciszę to, może będzie tak widać, nie wiem jak, to będzie lecieć. Takim przykładem dla młodszych uczniów są wiki kluby. W Polsce to nie istnieje generalnie, znaczy istnieją lekcje dla klas, natomiast na przykład Armenia i Macedonia poszły po całości. I są tam organizowane wikikluby w szkołach, gdzie przyjeżdżają też edukatorzy, najpierw z Wikipedii, ale widzicie tutaj nawet są mundurki z Wikipedią i jest bardzo tutaj podejście takie, no, że robimy to i to i jest to wykonywane. Jest niesamowite, że tam tutaj w tym filmie, bo tam na YouTubie są też napisy po angielsku, nie wiem czemu to się pojawiają, bo próbowałam, ale jest wyjaśnione też jak to działa. Przyjeżdżają właśnie edukatorzy, uczą i potem nauczyciele, którzy wcześniej nic nie mieli do czynienia z edytowaniem czy z Wikipedią, no prowadzą to dalej, prawda? Tutaj też chodzi o to, że te miejscowości na innych filmach Wikimedia Armenia są pokazane, to są miejscowości na przykład gdzieś wysoko w górach, gdzie jest mała grupa uczniów, gdzie jest często wykluczenie cyfrowe bardzo duże. Do tego też są kierowane, są też inne projekty. Tutaj my od jakiegoś czasu bardzo współpracujemy z Wikimedia Argentyna, my jako edukacja w stowarzyszeniu naszym. Tam, ponieważ zainspirował nas ich projekt Wikimosty, który kierują do, akurat tutaj do nauczycieli akademickich, ale stworzono już, jak widzicie tu Państwo, 2014 już to trwa i jest ileś edycji takiego kursu wirtualnego dla nauczycieli akademickich, którzy potem oni po nabyciu kompetencji po takim kursie na platformie Moodle, takiej skustomizowanej, bardzo fajnie, mogą już wprowadzać zajęcia z tego dla swoich studentów. Do tego ta społeczność jest bardzo wtedy zsieciowana, bo w tym kursie jest oczywiście interakcja z wolontariuszami z Wikipedii i tak dalej. Dzięki nim budujemy też swój kurs, o którym zaraz. Taką jeszcze przykładem też, że to się bardzo rozrosło i że zawsze coś wychodzi od inspiracji jednej osoby, to jest moje przekonanie, jednej, dwóch osób. Była bardzo duża akcja we Francji, którą Wikimedia Francja jakby koordynuje, ale zaczęło się od nauczyciela z Toulouse, od jednego człowieka, który zaczął robić taki konkurs wiki wśród licealistów z kolei. To poszło wyżej, tak do ichniego menu. Obecnie to jest i właśnie zostało pod takim patronatem no już instytucji edukacyjnych, na czym bardzo zależy wszystkim aktywistom. Czy nie wiem, czy nie mówię w imieniu wszystkich, ale na przykład mnie by zależało, żeby takie, mnie zależy na tym, żeby właśnie Wikiedukacja była traktowana równorzędnie z innymi tego typu akcjami edukacyjnymi w kraju, żeby była jakoś związana z tą podstawą programową, do czego zresztą dążymy. Ale zobaczcie, w pierwszej edycji 1500 uczniów wzięło udział. To jest bardzo też fajna akcja, tam były odznaki i tak dalej, wszyscy się cieszyli. Takie bardzo z kolei
skierowane też tak jak w Armenii do grup trochę wykluczonych, czy nawet bardzo. Jest na przykład Wikimedia Izrael, prowadzi takie, ma na swoim koncie inicjatywę edukacyjną, gdzie arabscy uczniowie w Izraelu zostali objęci taką wiki-edukacją. I tam ćwiczyli się też pisania właśnie w pisaniu w klasycznym arabskim, ale też oczywiście w wyszukiwaniu informacji i różne inne tego typu akcje były podejmowane. Taką inicjatywą Wikimedia Foundation jest z kolei taka od chyba roku właśnie, tak? Byłem nad tym pracę i to już działa, Reading Wikipedia in the Classroom. Mi się bardzo podoba to przesłanie, które tu jest, które powinniśmy... Znaczy ja dla mnie ono jest taką główną też misją, że w erze informacji nauka czytania Wikipedii, rozumienia tego, to powinna być czymś podstawowym dla wszystkich nauczycieli i uczniów. I w tym sensie czytania, nie odczytywania po wyszukiwaniu w komórce, jak Państwo się domyślacie, tylko rozumieniu, co za tym stoi. Obejrzeniu, jak to się wytworzyło tę treść, co jest w niej nie tak, po prostu weryfikacji jej, podnoszeniu tej kompetencji po prostu świadomego przyswajania treści i też tworzenia dobrego. O tym też dzisiaj, to możecie reklama nawet dzisiaj wieczorem zobaczyć, co się kryje za artykułem, który może teraz właśnie wyszukujecie w Wikipedii. Co się działo wcześniej, bo my mamy swój program, o którym zaraz, natomiast nie jest tak, że musi być program i jakiś wielki dział, który czymś kieruje, wiki edukacji, bo tak jak Wikipedia i inne jej projekty, to powstaje z inicjatywy społeczników i ludzi, którzy coś chcą. Powiedzmy, że nawet 5 osób się czasem skupia wokół wiki projektu tak zwanego o czymś i robią to spokojnie sobie przez ileś lat czy miesięcy, bo chcą i rozwijają hasło na dany temat. Ja Państwu wyślę tę prezentację i tu możecie wejść i zobaczyć w tych projektach szkolnych i akademickich, to jest właśnie w naszej Wikipedii i tam się zbierają na listach różni, tam jest lista po prostu różnych inicjatyw, które już się wydarzyły albo trwają w szkołach podstawowych nawet i w liceach w Polsce. Tutaj akurat Maria Kmoch, widoczna na jednym obrazku, będzie dzisiaj mówić o swoim doświadczeniu po południu. I tutaj widzicie właśnie Jacek na górnym obrazku, to jest wikipedysta, który jednocześnie jest informatykiem w liceum w Katowicach i on tam od lat już iluś, od 2013 roku prowadzi po prostu dla swoich kolejnych roczników zajęcia z Wikipedii. W ramach jakby wplecione w, jak to się mówi, siatkę zajęć. Państwo na pewno znają to lepsze tutaj określenia. I tak samo tutaj Katarzyna jest naszą wikipedystką od lat i ona miała jeszcze trudniejsze zadanie, bo to wymyśliła i prowadzi w szkole podstawowej wikiprojekty, co jest trudniejsze. Pod innym kątem, ale jest trudniejsze, jak sobie możemy wyobrazić. I tak samo my już wcześniej, w sensie my wikipedyści, współpracujemy z uniwersytetami, i przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska wikipedyści są często zapraszani na różne wydziały do prowadzenia zajęć. Tu przykładowe, to co sobie przypomniałam, bo Wydział Biologii, Wydział Historii na UW. Tam była część zajęć, czasem semestr Artes Liberales miał cały semestr pisania haseł, ilustrowania, pozyskiwania też zasobów do Wikimedia Commons, co nie jest takie proste, żeby rozmawiać z autorami i mieć odpowiednie zgody potem i tak dalej. Tu trzeba już prawo autorskie. Uniwersytet Gdański, etnologia, też etnologia na UAM-ie dużo wcześniej robiła różne rzeczy w ramach etnowiki, takiego projektu. Także bardzo często, to jest, nas bardzo cieszy ten motyw, że uniwersytety się zgłaszają. Natomiast tutaj zaczynamy, nie wiem, teraz się wydarzy, kto otworzy. Może coś tu się wydarzy, mam nadzieję, że to widać. Coś. To są takie robocze jeszcze strony naszego wikiprojektu Edukacja, bo cały czas pracujemy nad nową stroną jeszcze, ale tutaj widać różne rzeczy, co się dzieją. Natomiast wikiprojekt WikiUAM to jest najnowsza inicjatywa i jednocześnie, tak jak tam było bojaźń i drżenie w jednym prezentacji, to tutaj to samo być może przeżywamy z panią, już wymieniano tu parę razy dr Lachowicz, gdyż po prostu jest to długofalowa współpraca zaplanowana z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, z Wydziałem Historii, głównie i z Szkołą Nauk Humanistycznych.
ale widzimy, że rozszerza się też na inne kierunki, bo chyba cały UAM chce zostać zwikizowany. Na razie będą ruszały projekty takie jak Białoruś czy Akademicki Poznań i projekty otwarte, do których trwają nabory i widzimy już niesamowite rzeczy, jakie się tam szykują. Bo chociażby biogramy profesorów UAM-u, oraz na przykład zespół badań kobiecych bardzo duże rzeczy chce z nami robić. Projekt Białoruś, całą mapę etniczną, także tutaj słuchajcie Państwo, trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że to wszystko będzie się super toczyć. Mieliśmy właśnie tam niedawno szkolenie jeszcze na żywo dla pracowników akademickich i członków różnych zespołów badawczych. To jest pierwszy taki aż tak bardzo zespolony projekt z uniwersytetami, jaki będziemy prowadzić. I teraz coś czuję, że za długo mówię, przepraszam, ale już zmierzam do końca. Chociaż tak, parę słów o programie Wikiszkoła. Tutaj na sali i też w programie są osoby już z tym związane. Rozpoczęliśmy super, chyba 5 marca ogłosiliśmy start projektu, który miał mnóstwo super świetnych etapów na żywo do przeprowadzenia i wiemy 12, tak, chyba już nie mogliśmy nic zrobić. Ale mimo to się staramy i celami tego projektu jest to wszystko, o czym tutaj dzisiaj była mowa i też ja mówiłam. Chcemy jakby wprowadzić wiedzę i narzędzia te wikipediowe i projektów siostrzanych do programów szkolnych po prostu i pokazać też, że to jest forma wolontariatu i takiego społecznego zaangażowania dla uczniów i nauczycieli w budowanie otwartej wiedzy. Plus wszystkie kompetencje, jakie się nabywa przy rozumieniu budowy Wikipedii, tworzeniu tego, spełniają wszystkie te kompetencje kluczowe, wymieniane przez wszystkie instytucje. Także proszę Państwa, wszystko w jednym i dlatego zaprosiliśmy na początek takie pilotażowo 14 szkół, 14 nauczycieli. Z różnych się wywodzących też grup i edukacyjnych, środowisk, ale przede wszystkim, tak jak tu było powiedziane, przy Wielkopolskiej Szkole Cyfrowej, to samo kierowało mną, gdy to tworzyłam, że chciałam, żeby przede wszystkim dyrektorzy i nauczyciele byli chętni do tworzenia tego. Także przede wszystkim pytania były kierowane najpierw, czy dyrekcja akceptuje i czy będzie Was wspierać. No potem nastała pandemia, więc było jeszcze więcej do wspierania, więc bardzo, bardzo tym nauczycielom zawsze dziękuję, że mieli siłę się spotykać jeszcze online na spotkania o Wikipedii. I teraz pracujemy nad scenariuszami, ponieważ każda z tych szkół ma przeprowadzić wikilekcje w oparciu o tę wiedzę, którą przekazywaliśmy przez pół roku. I te wikilekcje będą opisane w scenariusze, a scenariusze znajdą się właśnie w kursie, który tutaj widać na slajdzie opis. Kurs będzie właśnie bazowany na pomyśle z Argentyny, ale rozbudowany o tak jakby nasz kontekst. I już zapraszam do myślenia nad tym, czy Państwa pokój nauczycielski chciałby wziąć w tym udział. Będzie nabór taki otwarty pierwszy wiosną i drugi jesienią kolejną. Będzie on nieobciążający, mam nadzieję, będzie ciekawy. Mamy współpracę z Agencją Kreatywną, przepraszam, która nam tworzy filmy edukacyjne do każdego z tematów. Będzie 5 tematów i będą tam też właśnie dobre praktyki, scenariusze, wszystkie materiały. I oczywiście nauka też edytowania w lekcji numer 3 chyba oraz w lekcji numer 4 o fake newsach, a Wikipedii. Także ten temat jest bardzo, ten temat nie był dotąd poruszany w takich edukacyjnych rzeczach. On się teraz zaczął pojawiać faktycznie coraz bardziej z powodu pandemii, więc jeżeli jest jakiś plus tej pandemii, to ten, że zaczyna się więcej mówić według mnie o rzetelności informacji, o weryfikacji źródeł. Jednym z takich podprojektów, który powstał u nas z powodu pandemii, są wiki zeszyty. Pierwszy etap za nami, zaprosiliśmy wikipedystów chętnych do opracowywania różnych tematów, tak żebyście Państwo, nauczyciele, mogli potem pobierać taki zeszyt, na przykład o geografii związany z danego tematu, który jest w podstawie programowej wypisany, albo z polskiego, albo z historii i mogli go użyć na lekcji.
czyli takie wprowadzenie z odnośnikami też do dobrych haseł sprawdzonych w Wikipedii, do materiału ilustracyjnego i tak dalej. Na razie jest to w projekcie Wikibooks, natomiast pracujemy, można już korzystać, będę wysyłać, natomiast będziemy pracujemy nad tym, żeby to przerzucić w takie piękne PDF-y do ściągania, żebyście mogli Państwo to drukować jako też karty pracy dla uczniów, zwłaszcza czy do korzystania właśnie online. Mamy też tutaj, najnowsza rzecz jest taka, że mamy wiki rezydenta w Bibliotece Narodowej i przy okazji ładowania rzeczy z Polony on zaproponował sam z siebie, także bardzo jestem szczęśliwa, że będzie nam kategoryzował pliki różne piękne pod kątem tych wiki zeszytów. Także oprócz treści artykułów będzie jeszcze cały zawsze zasób dołączony świetnych ilustracji z różnych rzeczy. Teraz najbliższy wiki zeszyt będzie właśnie z geografii i z historii. Szykujemy zeszyt o Tolkienie, bo mamy też już nagrania audio. Tutaj zaraz już jakiś spoiler rzuciłam, ale nagrania audio to są nagrania haseł z Wikipedii, sprawdzonych, wyróżnionych albo medalowych, gdzie, no już kończę, gdzie na przykład będzie, gdzie są hasła na przykład o Hobbicie albo o Rivendell albo o Jeziorach Tatrzańskich. Taką rzecz, do której tutaj Państwa chciałam jeszcze zachęcić, oprócz kursu, to jest to, że zaczynałem współpracę z Fundacją Olgi Tokarczuk, która zainteresowała się naszą Wikiszkołą, więc jesteśmy ogromnie przejęci, ponieważ fundatorka jeździ na spotkaniach oraz pandemia nam co chwilę przerywa, więc na razie próbujemy wstępne działania zrobić. Jedną z nich będzie konkurs edycyjny na robienie haseł o noblistach, noblistkach i pisarstwie i czytelnictwie, to będzie ogłaszane na naszych stronach. Natomiast Was, nauczycieli, zapraszam do pisania, jeżeli byście chcieli być w takiej bazie, którą Fundacja i my będziemy udostępniać w otwartym repozytorium, zapraszamy do pisania scenariuszy lekcji noblowskich. I wszystkie szczegóły, już bym tu nie gadać, to proszę mnie potem pytać i powiem, o co chodzi. Ale tu zostawiam, bo bardzo nas zeszł cytat o Wikipedii, wypowiedź o Wikipedii z mowy noblowskiej. I też w różnych innych miejscach. Ostatnio o Wiki Edukacji chce się pisać, Łódzkie Studia Etnograficzne nas zaprosiły. Patrzcie i dziękuję. I to tyle. I wszystko prześlę i się odzywajcie i bardzo się cieszę, że mogłam Wam o tym opowiedzieć. Dobrze. A tu, ja, tu już czeka kolega, który wydaje kohosta. Widzę, że coś się na czacie działo, to zaraz. I zapraszam, słuchajcie, nie uciekajcie, nie bójcie się wiki danych, bo nawet ja coś tam czasem robię, a jestem humanistką. Już mogę, Klejo, tak?